jeśli Polska chce się rozwijać i mieć swoje przewagi konkurencyjne w różnych dziedzinach, także w gospodarce, to musimy wzmacniać potencjał kreatywności i innowacyjności. Nie tylko kapitał społeczny, ale kreatywności i innowacyjności. I dostęp do kultury, nie wszyscy jeszcze to rozumieją, jest tutaj kluczem. Dlaczego? Dlatego, że dostęp do kultury, kultury różnych obiegów i popularnej, masowej, i wysokiej, jest czymś, co uruchamia wyobraźnię, co kształtuje wyobraźnię, co poszerza horyzonty wyobraźniowe właśnie. Nieprzypadkowo IBM, jak inwestuje w nowych informatyków, fundując studia, to mówi, że elementem tych studiów powinno być artes liberales, no jakiś rodzaj dostępu do wiedzy, tak, o sztuce czy o różnego typu sztukach.